Dzień dobry, szanowni państwo, nazywam się Mateusz Adamkiewicz, jestem urologiem. Chciałbym opowiedzieć Państwu dzisiaj o, o objawach i diagnostyce raka pęcherza moczowego. A może zaczniemy od samego początku. Każdy z nas prowadzi swoje życie. I teraz co się musi takiego wydarzyć, żebyśmy się zaniepokoili, żebyśmy zaczęli myśleć właśnie w kierunku diagnostyki raka pęcherza moczowego i podjęli pierwsze kroki. Otóż pierwszym. I najczęstszym objawem raka pęcherza moczowego jest krwiomocz. Tak, sikamy z krwią, jest to dla nas czerwony sygnał. Czerwona lampka się powinna w głowie zaświecić. Czy zawsze to oznacza raka pęcherza moczowego? Całe szczęście nie. Najczęściej jest to powiązane z zapaleniem pęcherza moczowego, przykładowo z powodu infekcji pęcherza moczowego, Wtedy najczęściej do, do tego krwiomoczu dołączają się objawy tak zwane dyzuryczne, czyli mówiąc po, po polsku jest to pieczenie, szczypanie, ból przy sikaniu, częste oddawanie moczu. Jeśli, jeśli mamy takie objawy towarzyszące najczęściej ten krwiomocz jest właśnie wywołany po prostu dużym stanem zapalnym w pęcherzu. Co jeśli takich objawów nie mamy? Może to wynikać na przykład z tego, że coś zjedliśmy, co ma po prostu dużo barwników, przykładowo buraki. Jeśli na przykład jednak nie zjedliśmy takich buraków, no to, to ryzyko raka pęcherza moczowego rośnie i powinniśmy się tym, tym tematem pilnie zainteresować. W każdym z tych przypadków warto byłoby wykonać sobie badanie ogólne moczu. Jest to badanie wykonywane najlepiej po nocnej zbiórce moczu, tak? czyli rano idziemy do toalety, oddajemy pierwszy strumień do toalety, drugi strumień do pojemniczka i resztę dalej do toalety i warto byłoby się umówić na USG układu moczowego, przepraszam, na USG jamy brzusznej z oceną pełnego pęcherza. I teraz to jest bardzo ważne. USG na pełnym pęcherzu no jest to sprawa teoretycznie oczywista i banalna, natomiast w praktyce bywa, bywa kłopotliwe, tak? bo musimy to technicznie zorganizować tak, żeby jednak w momencie wizyty mieć pełny pęcherz. I teraz nie wystarczy na przykład tuż przed wizytą wypić pół litra wody, bo pacjenci mają takie pomysły, natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego, że wypijemy pół litra wody. Ta woda musi zostać no, wchłonięta w przewodzie pokarmowym musi trafić do krwi, potem nerki muszą tą krew wyfiltrować, mocz musi spłynąć, to wszystko trwa. E najlepiej moim zdaniem, po prostu około 3 godziny przed, e przed wizytą. E nie, e 3 godziny przed, e przed wizytą się załatwić i potem już pić normalnie, tak? Unikamy też picia dużej ilości wody czy płynów na raz bo to może potem spowodować gwałtowne parcie i okaże się, że na przykład musimy oddać ten mocz tuż przed wizytą. Natomiast takie USG na pustym pęcherzu w ocenie, w ocenie ryzyka raka pęcherza moczowego nie ma większego sensu, więc naprawdę ten pełny pęcherz jest tutaj kluczowy. Co oceniamy w tym USG? W USG możemy ocenić zarysy ścian. Tak, czy, czy, te, czy te ściany pęcherza moczowego są gładkie, czy być może, nie daj Boże, coś tam do środka rośnie, tak? możemy zobaczyć guzy, które na podstawie samego USG z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem możemy zakwalifikować właśnie jako guzy pęcherza moczowego, czy USG zawsze nam wykluczy raka pęcherza moczowego. Otóż nie, jeśli niestety istnieje pewna grupa nowotworów, które nie rosną do wewnątrz pęcherza moczowego, tylko rosną w jego ścianie. To są tak zwane nowotwory in situ, które rosną po prostu płasko i nie widać ich w USG. W przypadku, w przypadku podejrzenia takiego nowotworu, bądź w, w przypadku jakiejś niejasności w badaniu USG, bądź też dla, dla pełnej, pełniejszej oceny guza pęcherza moczowego, warto wtedy wykonać badanie cystoskopowe, czyli tak zwana cystoskopia. Jest to badanie, które polega na wziernikowaniu pęcherza moczowego, czyli po prostu zaglądamy takim endoskopem z kamerą do środka pęcherza moczowego i oceniamy jak wyglądają jego ściany, oceniamy śluzówkę, oceniamy ewentualne guzy czy są tam jakieś niepokojące dla nas miejsca, zmiany, czy też wszystko wygląda dobrze. Tak? W przypadku niepokojących zmian warto wykonać albo biopsję kleszczykową, to możemy zrobić nawet w trakcie cystoskopii, albo zaplanować zabieg, który będzie polegał na wycięciu zmian nowotworowych, tak? czy, tam, czy potencjalnie nowotworowych. Co jeśli załóżmy, mamy ten krwiomocz, a w cystoskopii niczego złego, niczego złego nie ma? Warto wtedy też wspomóc się badaniem cytologii osadu moczu. Jest to badanie podobne do tej cytologii, która jest powszechnie wykorzystywana w ginekologii. Tutaj w tym przypadku mocz musi być oddany na świeżo. Tak? To nie, nie powinien być właśnie mocz z nocy. Tylko mocz na świeżo, i znowu, tak samo, drugi strumień moczu oddajemy do, do pojemniczka w ciągu dnia i zanosimy do laboratorium. I tam to badanie już ocenia patomorfolog, ocenia po prostu ten osa, osad moczu pod mikroskopem i sprawdza, czy są tam komórki wysokiego ryzyka, czy nie. Cytologia osadu moczowego jest bardzo dobrym badaniem do oceny nowotworów wysokiego ryzyka. I właśnie do takich nowotworów między innymi zaliczamy też te nowotwory płaskie, tak? których nie widać ani w USG, ani może ich być nie widać w cystoskopii. Bo takie nowotwory mogą dawać załóżmy w cystoskopii ogniska jakiejś podejrzanej śluzówki, ale mogą być też tak naprawdę niewidoczne. W takich przypadkach urolog może Państwa skierować na tak zwany turbete mappingowy, czyli może inaczej, na, na pobranie wycinków z każdej ściany pęcherza moczowego dla oceny ryzyka nowotworu, czy też występowania w ogóle tych komórek nowotworowych w pęcherzu moczowym. W przypadku, gdy mamy potwierdzone też zmiany, właśnie wykonujemy taki zabieg turbet, gdzie przez cewkę moczową od środka pęcherza usuwamy takie, takie guzy. Czy są jeszcze inne możliwości diagnostyki bezinwazyjnej? Otóż tak. Od, od, lat, od, od paru lat coraz prężniej rozwijane są i, i oceniane są różne nowe markery które są powiedzmy oceniane na drodze analizy molekularnej np. przykład CX bladder, ADX bladder, Expert bladder, EpiCheck, są to badania stosunkowo drogie natomiast mogą być bardzo pomocne w ocenie znaczy w powiedzmy w ocenie ryzyka raka pęcherza moczowego Niemniej jednak może tak tytułem jeszcze wstępu. W urologii istnieje Europejskie Towarzystwo Urologiczne. Jest to takie towarzystwo, które co roku zbiera wszystkie najnowsze wyniki badań i opierając się na nich wydaje wytyczne, tak? Wytyczne, które są bardzo ważne i bardzo respektowane i w Europie i na całym świecie. I... Oceniają jakby jakość tych badań tych badań naukowych i sugerują, co warto wziąć pod uwagę, a co, co, czego, czego nie warto brać pod uwagę. Tak? Teraz te wszystkie nowe badania molekularne na tą chwilę mają bardzo obiecujące, pierwsze wyniki, natomiast jakby skala tych badań, siła, tych, siła, siła naukowa tych badań, jest jeszcze niewystarczająca, żebyśmy mogli na przykład zastąpić cystoskopię tymi nowymi badaniami. Mam nadzieję, że to się w przyszłości zmieni, natomiast na tą chwilę e, powinniśmy się opierać przede wszystkim właśnie na, e, na, cy, na cystoskopii. Jeszcze powiem, jak w ogóle wygląda takie badanie cystoskopowe. Badanie takie wykonywane jest albo w ułożeniu ginekologicznym, albo zdarza się też w pozycji leżącej. Mamy endoskopy albo takie cienkie endoskopy sztywne, albo endos endoskopy giętkie. Wykon to badanie wykonywane jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym i trwa dosłownie 2-3 minutki. Nie należy się tego badania specjalnie bać. Natomiast jeśli, jeśli powiedzmy, ktoś jest nadwrażliwy lub nie toleruje takiego badania, zawsze można też wykonać takie badanie w znieczuleniu z anestezjologiem. Co jeszcze z innymi badaniami obrazowymi? Do najważniejszych zaliczamy tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Teraz tomografia komputerowa z kontrastem pozwala nam ocenić i raka pęcherza moczowego, ale także raka urotelialnego. I teraz tak: rak pęcherza moczowego jest to na ogół rak urotelialny to jest to rak nabłonka urotelialnego. Teraz tym nabłonkiem Wyściełany jest pęcherz, ale także wyściełane są mierniczki nerkowe w nerkach, moczowody oraz cewka moczowa. Także tak naprawdę w przypadku rozpoznania raka pęcherza moczowego zawsze musimy myśleć o całym układzie moczowym, bo ten nowotwór może być tak naprawdę wszędzie. Tak? Najczęściej jest w pęcherzu, ale może być wszędzie. Dlatego tomografia, jest tutaj ważna przede wszystkim dla oceny właśnie tych górnych dróg moczowych, czyli nerek, nerek moczowodów, ale także cewki moczowej. Tomografię komputerową również wykonujemy w ocenie zaawansowania choroby w już potwierdzonym raku pęcherza moczowego, oceniając po prostu, czy, czy występują jakieś przerzuty w węzłach chłonnych czy w innych narządach. W ostatnich latach również coraz bardziej obiecująco wygląda badanie rezonansu magnetycznego dzięki zastosowaniu skali Wirats. Skala Wirats przez V jest to powiedzmy taki schemat służący do oceny zmian w pęcherzu moczowym. Jest to badanie, które jest technicznie bardzo trudne do wykonania. I tutaj jakość tego badania zależy od i od współpracy pacjenta w czasie badania, od doświadczenia personelu, od ustawienia samej, samego aparatu rezonansu magnetycznego oraz oczywiście od doświadczenia radiologa. Na tą chwilę, i na świecie, i w Polsce, jest to nowe badanie. Tak? Także niewiele ośrodków ma duże doświadczenie w tym badaniu. A najczęściej no, na tą chwilę jeszcze ośrodki, większość ośrodków nie ma żadnego doświadczenia w takim badaniu, dlatego w przypadku konieczności wykonania takiego badania sugerowałbym dowiedzieć się właśnie, czy ośrodek dysponuje dużym doświadczeniem, czy też nie, i wybrać taki, który to doświadczenie ma po prostu największe, żeby to badanie było jak najbardziej miarodajne. Szanowni Państwo, myślę, że wyczerpałem już temat badań diagnostycznych raku pęcherza moczowego. Na końcu chciałbym tylko przypomnieć, że najczęstszą przyczyną raka pęcherza moczowego jest palenie papierosów. Dlatego jeśli w dalszym ciągu palicie papierosy, to może właśnie ryzyko raka pęcherza moczowego zmotywuje Was do tego, żeby w końcu rzucić. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.